z wycieczką organizowaną przez biuro turystyczne docieramy do Trzęsacza. Jest to wieś wypoczynkowa z kąpieliskiem morskim w województwie zachodniopomorskim. Po klawiaturze fortepianowej zmierzamy do bardzo ważnego miejsca. To właśnie na wschód od Trzęsacza przechodzi południk 15 stopni długości geograficznej wschodniej, który wyznacza czas środkowoeuropejski. Ten sam południk 1817 km dalej przechodzi przez wulkan Etna, a w odległości 8691 km sięga po pustynię Namib, która leży na terenie Angolii, Namibii i RPA. Niewątpliwie największą jednak atrakcją Trzęsacza są ruiny gotyckiego kościoła pod wezwaniem świętego Mikołaja. Świątynia została wybudowana na przełomie XIV i XV wieku i pierwotnie znajdowała się około 2 km od morza. W wyniku procesów abrazyjnych powstał klif i część tego klifu została zniszczona przez fale morskie wraz z kościołem, który stał na klifie. Zachowała się tylko południowa ściana kościoła. Wybudowany w XV wieku kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. W 1750 roku pojawia się pierwsza informacja pisana. To znaczy pojawia się temat kościoła i wiemy, że w 1750 roku kościół stał 58 metrów od ulicy. Ostatnia msza w kościele odbyła się 2 sierpnia 1874, kiedy kościół stoi metro do Rubicy. Okna już od strony morza w kościele są zamurowane, bo szupa. Także możemy sobie wyobrazić, gdzie był ołtarz główny, prawda? A gdzie było wyjście tutaj do kościoła. Także to jest ten kawałeczek ściany tej południowej, od strony tutaj widzicie też... Świątynia w Trzęsaczu była jednym z najokazalszych kościołów Pomorza Zachodniego. Kościół w latach świetności był renesansowo-barokową perełką. Na terenie kościoła znajdował się też cmentarz. Zjawisko abrazji próbowano zatrzymać już w 1750 roku. Wtedy odległość kościoła od morza wynosiła 58 metrów. Niestety w kolejnych latach odległość coraz bardziej się zmniejszała. W 1868 roku osiągnąć 1 metr. Od 1891 roku w wyniku podmywania klifu zabierane były kolejne fragmenty kościoła. Cenne wyposażenie kościoła zostało przeniesione do Kamienia Pomorskiego i do nowego neogotyckiego kościoła w Trzęsaczu. Dlaczego kościół w Trzęsaczu został zabrany przez morze? Legenda głosi, że rybacy przypadkowo złowili Zielenicę, boginię morza. Oddali ją proboszczowi kościoła w Trzęsaczu, a ten ją uwięził. Zielenica, której ojcem był sam Bałtyk, wkrótce zmarła z tęsknoty i została pochowana na przykościelnym cmentarzu. Zrozpaczony Bałtyk wściekłymi falami odebrał ciało córki i umieścił je w morzu. Ruiny kościoła w Trzęsaczu to jedyna taka atrakcja w Europie. Ale miejsce to warto odwiedzić również dla szumu morza, pięknej plaży, ale także dla kolejki wąskotorowej, która jeździ z Gryfic do Pogorzelicy. Każdy znajdzie w tym miejscu coś dla siebie. A my po nutkach zapisanych na pięciolinii zmierzamy już do autokaru.
jeszcze krótkie pożegnanie z 15 południkiem. I szybka fotka prywatnego pałacu w Trzęsaczu. Szkoda, że nie można go zwiedzać. Jesteśmy przed wejściem do pałacu w Trzęsaczu. No, teren prywatny, zakaz wstępu. Niestety, no. A tutaj stoi tam w głębi nasz autokar i idzie wycieczka. Ja też muszę.